przed zrobieniem projektu na zwolnionych z teorii trzeba się bardzo dobrze zastanowić. I mówię to z perspektywy zrobienia takiego projektu, który był, no powiedzmy, jakiś tam sukces odniósł. Ja uważam, że odniósł sukces, poza takimi konkursowymi odznakami typu nominacje do Złotych Wilków, tam brązowy też się znalazł, srebrnego się nie udało, bo maksa nie dobiłem, o tym też troszeczkę powiem później. Ale zanim się w ogóle zacznie jakby faktycznie działać, podejmować jakieś kroki, myślę, że trzeba bardzo dobrze pomyśleć nad tym, po co się w ogóle to robi, jaki jest tego wszystkiego cel, bo patrząc jakby na projekty, które zostały wykonane i na te, które nie zostały wykonane, bo jak dobrze pamiętam, to tak mniej więcej połowa projektów w ogóle nigdy się nie kończy, więc na początku trzeba mieć jakąś taką bardzo silną motywację, bo gdzieś w parę miesięcy już działając w tym projekcie pojawi się na pewno moment, w którym sam konkurs nie będzie już dostateczną motywacją. W sensie, no niby będą te tam nagrody, będzie ten tam certyfikat, ale to nie będzie wyjątkowo motywujące, więc myślę, że trzeba mieć jakąś inną motywację niż same w sobie nagrody. I to mówię z perspektywy jako lider projektu. Jako uczestnik myślę, że ogólnie wbijając też ludzi do projektu, myślę, że okej, motywacją jest na początku przynajmniej, żeby główną motywacją było tam chęć wygrania nagrody albo zdobycia tego tam certyfikatu, który oni rozdają za zakończenie projektu. Nie wiem, gdzie mam teraz pójść, pójdę do przodu. Może nie powinienem iść. I to jest dobra motywacja dla uczestników projektu. I dobrze jest ją w ogóle wyrazić już przy rekrutacji. Znaczy jedną genialną, myślę, rzeczą, którą ja zrobiłem, to jest, będąc zupełnie tego nieświadomym, to jest to, że zawsze wprowadzając kogoś do projektu, mówiłem wprost, że ja go robię po to, żeby wygrać nagrodę, tak? A jeżeli nie nagrodę, to przynajmniej tą nominację, którą się udało. Bo tak naprawdę zdobycie, a nie zdobycie tej nagrody, to jest dosyć duża loteria. Więc w tym, myśmy chyba konkurowali w tym roku z chyba 100 ileś projektów było. Jakby wydaje mi się, szczerze mówiąc, że te, które akurat w naszej kategorii wygrały, to no, poniekąd nie były najlepsze. Jakby w naszej kategorii myślę, że były lepsze projekty i od tych, które wygrały, i od mojego również. Więc dobrze jest mieć jakąś zewnętrzną motywację. Jakieś takie przekonanie, że to, co się robi, jest faktycznie ważne. I tak sobie pomyśleć, zadać sobie pytanie, czy ja bym to robił, gdyby nie sam konkurs. Nagroda i certyfikaty to jest dobra motywacja dla osób, które będą uczestnikami projektu, a przynajmniej na początku. Bo wydaje mi się, że jak już się zacznie ten projekt, jak się już zacznie działać, to jeżeli faktycznie motywacją jest to, żeby pozostać przy tym projekcie, żeby robić go dla samego projektu, a nie dla nagród, bo szansa na zdobycie nagród, umówmy się, jest no, tak jak rzutem kostką, tak? Tak mi się przynajmniej wydaje. Więc takim zadaniem lidera, myślę, od samego rozpoczęcia projektu jest to, żeby przekonać uczestników do tego, że... w sensie uczestników, no, uczestników drużyny, tak? Ekipy. Cholera. Przekonać ich do tego, żeby w tym projekcie zostali, że on jest faktycznie ważny, że on jest dobry i że dobrze się w nim pracuje. I jeżeli to się uda, to ja bym określił jako taki najważniejszy sukces, jaki można odnieść przy robieniu takiego projektu. Popatrzę jeszcze sobie na moją kartkę, o czym chciałem powiedzieć. A, no i do tego faktycznie bardzo ważne jest, żeby dowiedzieć się, jakie są motywacje każdej osoby z zespołu. Bo jak się robi projekt, który na przykład nie ma na celu wygrać Złotego Wilka, bo takie też są, wydaje mi się, że taki jest większość ogólnie, żeby zrobić ten projekt tylko dla certyfikatu, ze względu pewnie na ograniczenie czasowe, bo to ile myślisz, że zajmie ci projekt, to trzeba to pomnożyć przez 3 i potem przez, nie wiem, ileś jeszcze. Bo jakby zawsze tego czasu, który się na to spędzi, jest znacznie więcej niż się spodziewa, że się spędzi. To
za każdym razem jakby trzeba przewidzieć, że nie wiem, jeżeli ma się jakieś ważniejsze zajęcia jako lider projektu i chce się faktycznie zrobić projekt, który będzie bardzo dobry, to trzeba się zastanowić, co macie jeszcze do zrobienia w trakcie tego projektu, bo w dużej części przypadków będzie po prostu, będziesz miał do podjęcia decyzję, czy robić coś związanego z projektem, sprawić, że projekt będzie lepszy, czy nie wiem, przygotowywać się do matury, czy jakiegoś tam innego konkursu, czy czegoś tam innego, nie? Jest bardzo ważne, żeby sobie te priorytety ustalić na samym początku, bo te projekty naprawdę mogą zajmować absurdalne ilości czasu. Dalej, zbierając zespół, myślę, że trzeba bardzo dobrze się zastanowić nad tym, jak duży ma być ten zespół, bo to też wynika trochę z tego, jaki chcesz zrobić projekt. Jak chcesz zrobić projekt dla certyfikatu głównie, to nie dla tych wyższych nagród, nie chcesz, żeby to był projekt z jakąś większą skalą, to myślę, że bardzo dobrze jest trzymać małych ekip, bo ogólnie małe są bardzo wygodne, bo mi się bardzo dobrze współpracuje i można sobie znacznie lepiej wyrobić relacje w tym zespole, znacznie łatwiej się po prostu tym zarządza. To będzie od samego początku będzie się działać bardzo efektywnie, bardzo szybko, bardzo skutecznie. Ja miałem taki przykład, że ja zacząłem działać w ogóle przed rozpoczęciem konkursu z paroma osobami i ten zespół powoli sobie rósł w miarę tego, jak znajdowałem odpowiednie osoby do tego, żeby wziął udział w projekcie. Ja miałem zespół 10 osób, więc jakby tak gradientowo, powiedzmy, przeszedłem przez różne wielkości zespołu i po, nie wiem, prawie roku działania część osób w zespole się za bardzo ze sobą nie znała. Nie kojarzyła jakby, że jest taka osoba po imieniu, ale nie, nic za bardzo więcej nie mogła o tej innej osobie powiedzieć. Ja też teraz przez pandemię prowadziliśmy projekt online, więc jakby znacznie trudniej takimi większymi zespołami się zarządza i to jest bardzo frustrujące, bo będziesz się czuł, że mam bardzo dużo osób w zespole, a tak mało udaje nam się zrobić. W sensie zorganizowanie tego w 10 osób, żeby każda z tych 10 osób faktycznie znaleźć, co ona potrafi dobrze, czego ona nie potrafi, w czym się lepiej odnajduje, to zajmuje mnóstwo czasu. I w przypadku, nie wiem, 3-4 osób to jest bardzo, bardzo szybkie, bardzo, bardzo łatwe i to przychodzi bardzo instynktownie. W przypadku 10 mi to zajęło, myślę, że nadal tego dobrze nie zrobiłem, ale myślę, że żeby faktycznie tak się obeznać mniej więcej, to mi mnóstwo czasu zajęło. To myślę, że tak dobrze się zorientowałem, jakie zadania są dla kogo odpowiednie, jakoś w 6 miesiącu działania, jakoś mniej więcej tak. No, naprawdę mnóstwo czasu się nad tym spędza i efektywność tego zespołu będzie przez długi czas bardzo niska. Więc i to też zespół, który pochłonie znacznie więcej czasu, więc trzeba się po prostu z tym liczyć. Czy ten pies tam coś patrzy? Nie. Po prostu w przestrzeń patrzy. Dobra. No, więc to zależy od tego, jaką się chce zrobić skalę, ile się ma czasu, ile może się włożyć w to czasu. Bo myślę, że tak ogólnie lepiej jest konstruować zespół, który jest większy. Wtedy się więcej nauczy, wtedy jest się w stanie więcej zrobić, większą skalę się jest w stanie osiągnąć. Ale to wymaga znacznie więcej czasu i znacznie więcej cierpliwości często. Dobra, co dalej? Właśnie, mimo że konkurs nie powinien być motywacją, to teraz tak z rzeczy bardziej praktycznych, myślę, że nie powinno się zapominać o zasadach tych konkursowych, o regulaminie, o punktach, bo ja pomyślałem, okej, zrobię super projekt, to na pewno go docenią i kij tam z punktami, kij tam z tym wszystkim. Pomyślałem, o, dobry projekt, na pewno się wybroni sam z siebie i nie muszę się gapić ciągle na te punkty, na te tam wszystkie wskazówki i tak dalej. Po prostu moim zadaniem jest zrobić dobry projekt. Po części to myślę, że to jest dobre myślenie, tak w temacie ogólnie, ale no żałuję, że wcześniej o tym nie pomyślałem, że punkty jednak nie są aż tak łatwe do zdobycia, szczególnie
bo tam maksymalnie jest 6000 punktów i nie da się zdobyć ani, że jakby tam z różnych, no jak się czytało regulamin, to pewnie wiesz. Więc szczególnie te ostatnie jakby kawałeczki tych punktów, tak? Droga między powiedzmy 2000 a 4500 jest już dosyć trudna, a między 4500 a 6000 to jest no naprawdę strasznie już trudno. Ja nie wziąłem pod uwagę tego ryzyka, że znacznie trudniej jest się te końcowe punkty zdobyć, więc no, to mi myślę, że w ten sposób udało mi się przepuścić srebrnego wilka. No więc to jest coś, o czym trzeba pomyśleć na początku i w żadnym wypadku tego nie bagatelizować. Przynajmniej jeżeli chce się wygrać tę nagrodę, ale myślę, że mimo wszystko dobrze by było chociaż spróbować. Co jeszcze co do platformy? Regulamin. Regulamin trzeba go czytać i trzeba go czytać dosyć regularnie. W sensie nie tak, że codziennie, co tydzień nawet. Myślę, że na początku trzeba go przeczytać, nie wiem, 3 razy przynajmniej, żeby mieć naprawdę dobre zrozumienie, co jest tam napisane i naprawdę w szczegółach, bo są takie rzeczy, które się wydają intuicyjne, ale tylko na pozór. I są tam takie detale, na które bardzo łatwo się naciąć. One pewnie są specyficzne dla każdego projektu, ale no ja na przykład w przypadku zdobywania wzmianek medialnych. Ja tam próbowałem zdobywać wzmianki na Librusie i pomyślałem, że że wzmianka medialna to jest ogłoszenie na Librusie. Może być ogłoszenie na Librusie. Więc pomyślałem, ok, to poproszę tam nauczycieli z różnych szkół, bo myśmy tam prowadzili lekcje dla szkół, więc był jakiś tam dostęp do tego, więc poprosiłem, ok, czy można wysłać na Librusie jakąś tam wiadomość o naszym projekcie. No i spoko, po czym w ostatnim momencie nam unieważnili, chyba wszystkie, mieliśmy ich 11, unieważnili nam 10 z 11 tych wzmianek pozyskanych przez Librusa. I czemu? Bo to ma być ogłoszenie na tablicy ogłoszeń w Librusie, a jako ogłoszenie nie liczy się wiadomość wysłana do uczniów. Ja tak intuicyjnie zrozumiałem ogłoszenie, że no tak jak się rozumie ogłoszenie, tak się okazuje, że trzeba było skorzystać z tej specyficznej funkcji. Więc z tego idą tak naprawdę dwie nauki. Po pierwsze, bardzo dokładnie czytać regulamin. Po drugie, nie zostawiać sobie na ostatni moment wypełnienia formularzy. Te formularze tak w ogóle się często psują. Mi się zepsuły jakoś 3 co najmniej razy przy jednokrotnym wypełnianiu. W ogóle ten dymek czatu w prawym dolnym rogu to jest konkretnie pomoc techniczna i do niej warto pisać. Też na maile oni bardzo szybko odpowiadają. I tam po prostu jak cokolwiek się zepsuje, to nie wiem, robi się screenshota, pisze coś, co jest zepsute, jakimi krokami dojść do tego błędu i oni tam odpowiadają, więc z tego warto zawsze skorzystać i założyć sobie czas na coś, co się zepsuje. Jest jeszcze jedna taka rzecz strasznie irytująca, jaką są quizy. Na każdym etapie każdy członek zespołu musi wypełnić quiz i jeżeli go nie wypełni, to nie można przejść do kolejnego etapu. I teraz każdy musi tam wejść na swoje konto, ten quiz wypełnić i tak dalej. I musi dostać z niego 80% poprawnych odpowiedzi. I teraz to, na co trzeba strasznie uważać, to że jedynym miejscem, w którym można sprawdzić, czy ktoś wypełnił, czy nie wypełnił quiz, jest moment, kiedy próbujesz już wysłać gotowy formularz. I dopiero wtedy, jeżeli ktoś nie ma wypełnionego quizu, to wtedy ci dopiero wyświetla listę, kto nie wypełnił. Znaczy, nie ma bardziej przerażającego uczucia niż w pełni wypełniony regulamin, tam ileś godzin od terminu i myślę, o super, już spoko, klikam wyślij i pojawia mi się lista 4 osób, które zapomniały wypełnić quiz. Nie da się tego nigdzie indziej sprawdzić, tak żeby mieć bezpośredni wynik tam na platformie, czy ten quiz się zaliczył, czy nie, czy ta osoba go znalazła, czy nie. To jest jedyne miejsce, więc trzeba na takie rzeczy uważać i po prostu założyć sobie, myślę, zapas, bo żeby uniknąć dla własnego zdrowia psychicznego tak naprawdę, żeby uniknąć żeby nie połknąć takich dramatycznych ilości stresu, naprawdę siedzenie do północy i wyzwanianie do różnych ludzi
którzy zapomnieli tego quizu wypełnić. To jest pod groźbą tego, że praca, w którą się włożyło ostatni prawie rok życia, będzie unieważniona w konkursie przez taką głupotę. To jest nie życzę nikomu poczuć takiego uczucia. To naprawdę jest straszne. Ja je poczułem nawet dwa razy, bo raz przez usterki różne techniczne i tam inne zawirowania, a raz właśnie przez te quizy. Więc bardzo polecam o tym myśleć wcześniej po prostu, parę dni wcześniej. Bo te parę dni myślę, że raczej nic nie zmieniło w ilości punktów, jakie się dostanie i tak dalej. No i jeszcze jedno, tak co do brązowego wilka. Teraz jak projekty są organizowane bardziej online, przez te tam pandemię i tak dalej, nie wiem jak będzie za rok, ale tak strategicznie, jeżeli masz jakiegoś członka zespołu, który nie chodzi do szkoły w województwie mazowieckim, to dobrze by było go wybrać, bo wtedy konkurujesz o srebrnego wilka. O srebrnego wilka się konkuruje na poziomie województwa. I jeżeli umiejętnie wybierzesz szkołę, to ona ci determinuje tak naprawdę. Ja to po prostu wylosowałem z listy, bo myślałem, to się w ogóle nie liczy dla mojego projektu, co mi tam wylosuje sobie dowolną. I to był błąd. Myślę, że to jest jedna z tych również rzecz, pod którą przepuściłem srebrnego wilka. Brązowego dostałem. Spodziewałem się, że nie dostanę, ale się jakimś cudem udało, że dostałem. Więc taka idealna szkoła, którą trzeba tutaj wybrać i trzeba się naprawdę nad tym zastanowić, powinna mieć dwie rzeczy. Pierwsza, żeby był tam jakiś inny projekt realizowany. Żeby się popytać, czy ktoś w tej szkole realizuje inny projekt. Bo jak nie, to brązowego wilka nie możecie wygrać, ale znacznie ważniejsze jest, żeby to nie było w województwie mazowieckim, żeby to było w województwie, w którym jest możliwie najmniejsza populacja, bo w nim po prostu będzie mniej konkurencji na srebrnego wilka. W nim będzie znacznie łatwiej wygrać. W mazowieckim nie ma bata, trzeba dostać 6000 punktów, żeby dostać srebrnego wilka. A w jakim, nie wiem, w innym województwie byłoby znacznie łatwiej. Więc trzeba po prostu... Właśnie to jest taka jedna głupota, która myślę, że zwracając więcej uwagi na regulamin, udałoby mi się ją lepiej zaplanować. I trzeba po prostu... No i takie błędy na pewno też popełnisz, jeżeli to realizujesz po raz pierwszy. Myślę, że po raz drugi również. Ale nie popełnij tych. Bo to ja popełniłem i pewnie przez to chyba tylko srebrny mi przepadł. No to nieważne. Najważniejsze jest to, żeby zrobić świetny projekt. Żeby zrobić coś fajnego z fajnymi ludźmi. Żeby to było realnie coś zmieniające. No. To jest chyba tak naprawdę w tym wszystkim wydaje mi się najważniejsze. A te nagrody jakby... No tak jak mówię, dla mnie chyba przestały mieć... Znaczy, no chciałem w sumie mój projekt zrobić przed zwolnionymi z teorii jeszcze, ale one z pewnością nie są najważniejsze, a jeżeli teraz są dla ciebie najważniejsze, to w połowie robienia projektu przestaną być. I skończysz w tej połowie projektów, która zmarnowała czas, która zaczęła projekt, włożyła w niego ileś miesięcy pracy, kiedy doświadczyła, jaki to jest ogrom pracy, którą muszą w to włożyć, to wyszła z tego i straciła parę miesięcy z życia, nie robiąc tak naprawdę nic szczególnie ważnego, więc dobrze by było nie skończyć w tej połowie, która straciła po prostu czas. No, bo ta druga połowa jest znacznie lepsza. Więc to tyle. Mądrze myśleć o swoich projektach. To mówił pan Graf.